Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy u kolegi Zbyszka Olekciaka, ale będziemy tutaj prezentować gołębie, które zostawił nam tutaj słowacki hodowca. Hodowca, który miał gołębia, pokażemy go tutaj w katalogu właśnie. O, tu drugiego na Słowacji. Tutaj ten drugiego na Słowacji w kategorii Sport F. Miał też w kategorii Sport G, o nim zaraz pójdziemy. Hodowca się nazywa Marian Worczak. Kolega Zbyszek opowie o tych gołębiach coś więcej, bo on je u siebie już od kilku tygodni ma. Ile, dwa tygodnie gdzieś? No, dwa tygodnie. Dwa tygodnie. On je doprowadził. Kolega mi zostawił, bardzo ładnie wyglądajmy. Zacznijmy może od tego właśnie gołębia, tego młodego. To jest samiec z 2017 roku. O numerze końcowym 242, tak jak mówiłem, niebieski pstry. O, widzimy tutaj z jego obrączka. 2908 to jest 242. 09 06 08 i końcówka 242. I proszę bardzo, powiedzmy coś więcej o tym gołębiu, bo on reprezentował Słowację na wystawie teraz tej, której mieliśmy w Trenczynie i zajął tam które miejsce? Zajął 9 miejsce na wszystkie kraje. Tak. Dobrze. Jako, że Słowacji był na drugim miejscu, a na wszystkie kraje 9 miejsce. Czyli na wystawie za tej pozycji został sklasyfikowany. Pokaż go tak do kamery może, o tak. Tak, widzimy go, mocny, duży. Jest gołąbek bardzo wyrywny, po prostu mocny. Silny po prostu. Jest jego skrzydełko. Ale bardzo silny gołąbek, ładnej budowy. Bo powiedzmy jeszcze, bo zapomniałem powiedzieć na początku, że mamy tego gołębia właśnie na sprzedaż, bo hodowca ten przeznaczył je na sprzedaż, te dwa gołębia, dlatego u Zbyszka je zostawił, także jeżeli będą one sprzedawane, to będzie wysyłka z Polski realizowana, zostaną po sprzedaży. I co ciekawe, bo dlaczego tak ochoczo może go Zbyszek wziął, bo ten akurat gołąb jest po pełnym bracie Błyskawicy. Gołębia bardzo znanego z tej hodowli i on jest właśnie ten pełny brat Błyskawicy, ojcem tego gołębia. A matką tego gołębia jest gołąb pochodzący z hodowli Antona i Petry Werner, niemieckie hodowli. Tutaj mamy ten rodowód właśnie, o, mamy tutaj ten rodowód. I to jest coś takiego, że gołąb ten jest gołębiem, można powiedzieć, to jest taki inbred na 330 i na Prangego Ringlose. I co ciekawe, matki tego gołębia, czyli babcią, jest gołąb zimbredowany właśnie na, to jest i brat z siostrą 261 od Gintera Prange. Także takiego gołębia mamy. On miał ten gołąb, on tutaj mamy z tej wystawy jego wyniki. On miał koeficjent łączny razem, to było 7 z hakiem, tam 7140. Był raz pierwszy, raz drugi, raz dziewiąty w oddziele. I on właśnie z tymi wynikami został sklasyfikowany na Słowacji z drugą pozycją, a w wystawie europejskiej z pozycją siódmą, tak mówiłeś? Tak, dziewiątą, przepraszam. Chciałem zaznaczyć, że po prostu to nie jest tylko indywidualny taki as ten gołąb, bo jaka ciekawostka jest, jak on był pierwszym gołębiem tam na ich okręg, czy tam oddział, to jest Twardoszyn, 29 numer tego oddziału, bo tam pytałem kolegi, żeby ten. To ciekawostką, jak ten gołąbek był na pierwszym miejscu, to jego brat, pełny brat, jest szósty tam w okręg w oddziele. A jeszcze ciekawostką jest, że w 2016 roku, rok wcześniej, był również pełny brat, był piąty na cały ten oddział okręg. Czyli widzimy to parowanie, bardzo, że tak powiem, się sprawdza tam koledze temu, który to sprzedają, się nazywa, jeszcze raz spojrzę, żeby tutaj nie przekręcić, Marian Worczak. O. Także to nie jest przypadek po prostu, że tylko ten gołąb jest taki dobry, tylko bracia po prostu również tego gołąbka są wybitne po prostu, tak. Nie? I to, czyli to by było, pokażemy go jeszcze raz, popatrzmy, niebieski, on, ja mówię pstry, on nie jest pstry, niebieski, nie, niebieski. Sam niebieski. Niebieski, takie ma glazer oczko, tak. Ale po prostu jest tak silny tu w rękach, że tu, jak mieli okazję koledzy niektórzy go oglądać też, no nie, no to naprawdę po prostu podoba się budowy, pięknie umieśniony gołąbek jest, także taki jest wyrywny, bardzo silny gołąb jest po prostu, nie? I to jest ten jeden gołąb, ale mamy też zaraz drugiego gołębia, dlatego Zbyszek schowaj, pokażmy drugiego gołębia od razu. No, tu jest ciekawostka taka, że tu kolega już też jeszcze mówi przy okazji, dałby gołąbka, tu jest gołąbek 2013 roku, 29-36, z oddziału 2906. I to jest po prostu as lotowy, to ten gołąbek tam przez ileś lat miał bardzo dużo konkursów, ale teraz w ostatnim czasie... Tak, ale jeszcze popatrzmy właśnie, o tutaj zobaczymy, w 2017 roku tutaj miał 4 loty takie, wszystkie 3 loty takie były bardzo dobre, to były 794,868 km. To było, czyli 800, można powiedzieć, on miał raz pierwsze miejsce, raz piąte, raz ósme. Także bardzo widzimy, bardzo wysokie konkursy zdobywał. A jest to gołąb, który zdobył które miejsce?
No, nie mamy wystawy, gdzie tu jest napisane to jest Sport H, tak? Tak, i tu jest, no, tu jest szczególnie to jest tak, bo oni liczą tak na procenty tutaj, nie? No to także w 1% jest 700, później 2%, 1%. Także to tak. Są po prostu no, maksymalne konkursy z tych właśnie 800, jest to wspaniały gołąb na daleki dystans, nie? Mhm. Bo on z lat wcześniejszych też po prostu ma tam wyniki po prostu, nie? Ale no to ma no, szczególne po prostu, te potwierdzał swoją jakość na dalekim dystansie, nie? Pokażemy go, ten jest właśnie niebieski w stylu. Mhm. On jest z lewej strony, ma tutaj dwa białe piórka. Samczyk widzimy bardzo ładny, z 2013 roku. W budowie też taki mocny. No tu kolega tylko się tam właśnie martwi, bo mówi, jaką tam cenę nie wystawić, żeby za tanio nie poszedł, bo on ma duży sentyment i to jest naprawdę gołąb z wysokiej półki, nie? I się mówi, to, mówię to, no wystaw sobie jakąś minimalną cenę, za wystaw większą. O, tak właśnie. O, widzimy. Żebyś później nie był rozczarowany, no bo... A gołąb ten pochodzi, właśnie tutaj mamy rodowody rodziców tego gołębia i tak jak widzimy samcem tego, z ojcem tego gołębia jest samiec, to jest czysty, oryginalny Hans Meyer. I widzimy tutaj też on jest, i tutaj widzimy i drapę jest tutaj w rodowodzie i ringlo, przepraszam, nie czysty Hans Meyer, tylko po Hansie Meyerze, po drapie i dwa gołębie, widzę tutaj Klinkhammer i czesłowacki jeszcze jakiś też hodowca. Także tutaj zobaczymy, tak wygląda ojciec tego gołębia, natomiast tutaj jest matką tego gołębia, jest gołąb słowacki, Golden Paul, on tak się tak nazywał, widzimy, to jest Con Van Roy i Con Van Roy, to jest, a co tak, Kopmana, to są gołębie, no Kopmany czyste praktycznie. Szczegóły pochodzenia w rodowodach tam będzie można czytać. No najważniejsze, że ten gołąb ma wyniki po prostu. Wyniki i właśnie... A tak. Te 800 km no to już jest no, fenomen po prostu, nie? Także po prostu... I jest bardzo dobry po prostu tam po prostu z tego co rozmawiałem z kolegą, no to super daje gołębie, bo on ma, to nie jest jeden gołąbek, tylko po prostu ma całą linię tych gołębi bardzo dobrą, nie? I dwa takie gołębie mamy właśnie tutaj na sprzedaż, także pod zastanowienie się kolegą. To są gołębie z wynikami, wysoka półka po prostu, nie? No i które po prostu też dziedziczą, bo jakby nie było to tamtego gołąbka, który jest drugi gołębie na Słowacji, są bracia bardzo dobre. I tu również tego co kolega właśnie mówił, no to są wybitne bracia, tam po prostu cała linia bardzo dobrych gołębi, nie? A szczególnie na tych dystansach 700-800 km, no nie? Czyli których... obydwa gołębie pochodzą właśnie też jeszcze, przypomnijmy, z hodowli kolegi tutaj jeszcze, żeby nie przekręcić, kolegi Marczana, Mariana Worczaka z... Oddział się Zubruchowa to się nazywa, ale to jest oddział Twardoszyn 29, bo tak Twardoszyn tu jest napisane. Dobrze. Także dziękujemy bardzo i zachęcamy do zainteresowania się tymi gołębiami. Do zobaczenia. Dobry lot.